W poprzednim odcinku Robinsonów miała miejsce wizyta w Skansenie, gdzie Krzysztof naraził się swoim współplemieńcom. Ale jeśli to jest lepiej. Nasz współplemieniec powinien nam powiedzieć o tym. No, ale Krzysztof jak zaczął łazić w kółko z kartką papieru, notując coś i patrząc na budynki. Czym głównym podejrzeniem jest to, że znalazł jakąś wskazówkę do tego immunitetu. W wyzwaniu z jedzeniem drużyny stoczyły wyjątkowo wyrównaną walkę. Wygrać. Dawaj, nie, dobrze. No, okay. Jednak ostateczne starcie przegrał Gunner z Kemoszem. Skerco, wygrywa! Przed radą plemienia sojusz Gunnera chciał głosować na Vistach. Trzeba będzie znowu z bólem już pożegnać się z, no nawet z Hamstrem pożegnać inną osobę. A sojusz w Vistach na Gunnera. No, fajnie będzie, jeżeli faktycznie odleci osobę, którą zagłosuję. Jednak rozmowa w Vistach i Roya wywołała ogólną paranoję w plemieniu. W naszym plemieniu to jest strasznie duża paranoja. No to jest prawdziwie naprawdę Saigon. Co ostatecznie doprowadziło do eliminacji Gunnera, jednak bez wiedzy Roya i Levi. Pozostało 16 osób. Kto odpadnie dzisiaj? Stary, no, ja byłem już przekonany 100% na Gunnera, a potem ty do mnie przychodzisz i mnie namawiasz nie na niego, a ostatecznie głosujesz na niego, no to co się stało? No dlatego, no ale to samo mogę zadać pytanie. Ogólna sytuacja z Krzysiem jest taka, że okropnie kręci i teraz zaufałem mu. Ja nie podjąłem tej decyzji. Wchodzę do pokoju, słyszę, że na łóżku zostaje kopertę z moim imieniem. Z imieniem, no. W środku znajduję farbę do włosów. Z jakimś blond kolorem. W środku znajduję napis, jest też dostępna. Myślę, że to coś znaczy. Będę się spać po nocach. Zamknijcie pokoje w ogóle. Trzy głosy, trzeci długo, no może. W tej chwili ja uważam, że to było strasznie głupie na Vistach nie głosować, bo w tej chwili Vistach wie, kto na nią zagłosował i ona będzie robić wszystko, żeby się zakwalifikować przeciwko mnie, Royowi, mnie albo i Royowi. W tej chwili mamy ze sobą dwa głosy. Wcześniej mieliśmy Gunnera, ale Gunner odpadł, rozbili nam sojusz. I teraz jestem ja i Royston, jesteśmy najbardziej zagrożonymi osobami. Jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla nas. Całym szacunkiem dla Kreta, ale aż bardzo go lubię. Jest śmieszny, ale no nie jestem w stanie jego żartu wytrzymać. Nie są śmieszne. Sorry, Kret. No. Co to jest? Ale to nie było w takiej zimie. Woda, ale zamrożona. Kresik jest dziwny. Wygląda jak ekshibicjonista. Ja się go troszkę boję. Ale ja do tego jeszcze zapuścił włosy i wygląda jeszcze bardziej jak jakieś takie jedno zboczenie, co chociażby. Krimail! Dzisiaj ważna jest cytryna. Słodkiej nagrody zapowiedź. Wkrótce wyścig się zaczyna. Można liczyć na podpowiedź? Cytryna słodkiej? Czy ważna jest cytryna? Może nagrody takim ironicznym znaczeniu, że nie ma nagrody, tylko jest kara. Zauważyliśmy, że nie ma tego elementu w wierszu, który wskazywałby na to, że mamy się pożegnać z jedną osobą.
Nie wiem, jakoś od razu wpadłam na pomysł, że to jest tylko nagroda, aniżeli nie o immunitet, bo... No bo nic nie było ani o Radzie wspomniane, ani nic, dodatkowo słodka nagroda. Cytujemy też jakieś tamten... No i wskazówka do czegoś tamten. Dzisiaj ważna jest cytryna. Słodkiej nagrody zapowiedź. Wkrótce wyścig się zaczyna, można liczyć na podpowiedź. Mogą być dwa zadania, najpierw na nagrodę i tam będzie wygnanie. Aha. Albo jakaś podpowiedź, a potem dopiero będzie immunitet w południu. Od kilku dni rozmawiamy o Hai i czy jest już gdzieś utryte, czy są podpowiedzi, kto je dostał. Teraz jest napisane, że podpowiedź, no to może być zadanie o podpowiedź do Hai po prostu, albo może być wygnanie. Wszystko może być. Co chodzi z cytrynem? Znowu będziesz musiał... To jest czemuż, znowu. Znowu czemuż wygra. Ej, naprawdę, jakieś jedzenie cytryny. Nie, to nie będzie... Jedzenie chyba nie. Nie, no nie będzie znowu jedzenia. W Gmailu nie rozumiemy zdania o cytrynie i o wyścigu. Nie wiem, czy to jest dosłownie, czy w przenośni, więc rozpiniamy, czy znowu czemuż mnie pokona, czy nie. Zapraszam! Skarco, na ostatniej Radzie Plemienia Dakiesy został wyeliminowany Gunner. W dzisiejszym wyzwaniu będziecie walczyć o nagrodę. Zmierzycie się w owocowym wyzwaniu. W dzisiejszej konkurencji podzielicie się na pary. Pierwsza para będzie musiała za plecami przenieść cytrynę od garnuszka na matę plemienną. Wtedy strącacz, kolejna osoba z plemienia, bierze cytrynę i za jej pomocą próbuje zrzucić jabłka, które znajdują się na stole. Proces ten się powtarza do momentu, kiedy plemię strąci wszystkie cztery jabłka ze stołu. To plemię wygrywa nagrodę w postaci kosza owoców. Oprócz tego nagrodą jest czerwona koperta dla zwycięskiego plemienia. Co jest w niej? Nie wiadomo. Jeszcze jedno. Skerco, musicie wyznaczyć dwie osoby, które nie biorą udziału w tym wyzwaniu. Przypominam, że ostatnio nie brała udziału Shadia, tak więc teraz musisz wziąć udział. Kto od was nie bierze udziału w wyzwaniu? Udziału nie bierze Uriz i Konasy. Dobrze, zajmijcie sobie miejsce na ławce. Pozostali, za chwilę zaczynamy. Rozpoczynamy wyzwanie o nagrodę. Stawką jest czerwona koperta i kosz owoców. Robinsonowie gotowi? Start! Oba plemiona zaczynają przenosić swoje cytryny. Stach pudłuje. Shadia pudłuje. Łap. Fuck! Nie mówię, że tak cytrynami! Stach trafia pierwsze jabłko dla Dakiezy. Shadia wyrównuje. Puść. Obecnie mamy 2-2. Stach strąca trzecie jabłko. I czwarte. Dakieza wygrywa nagrodę. Gratulacje, Dakieza. Wygraliście nagrodę. Zapraszam kogoś po odbiór. Otrzymujecie możliwość zesłania dowolnej osoby z przeciwnego plemienia na wygnanie. Wybrana przez was osoba zostanie całkowicie odizolowana do czasu kolejnego wyzwania o immunitet. Okej, tak? Wszyscy? Tak. Tak więc Dakiesa, jaka jest wasza decyzja? Z jakiego wysyłacie na wygnanie? Na wygnanie zapraszamy Krecika. Kreciku, tak więc zostajesz wysłany na wygnanie. Nie myślę, że dołączy ktoś do ciebie, idziesz tam całkowicie sam. Masz 10 minut na przygotowanie się, nie możesz wziąć żadnego jedzenia, żadnego picia, telefon zostawisz u mnie. 10 minut na ogarnięcie się i wyruszasz.
Zajmie się kilka lat znajdzie. Dla mnie to było dosyć dziwne rozwiązanie ze strony właśnie drugiego plemienia. Znaczy, dla nich pewnie okej, bo oni sądzą, że Kret po prostu tak nie ogarnia, że nie jest w stanie znaleźć tego immunitetu, nawet jeżeli dostanie jakąś wskazówkę. Pytanie brzmi, dlaczego Kret? Dlaczego Kret? Dlaczego Kret? Przeciwne plemię miało wybrać jedną osobę na wygnanie. Zdecydowanie nie spodziewałem się, że będzie to Kret. Kresik jest głupi po prostu i wiadomo, że może zrobić coś nieprzewidywalnego. Tak. I będziemy się bali po prostu, że machali tam. Tak. Wiesz co, ja ogólnie nie chcę, żeby Kret... Nie chcę, żeby Kret utrzymywał się w grze tylko tak. Dlatego, że będą podejrzewać go o to, że ma haibu. Z Kemoszem gadaliśmy o wszystkim w sumie. Po pierwsze o wywaleniu Kreta na wygnanie i powiedzieli, że nikt się tego nie spodziewał i że to im wiele pomieszało, bo każdy chce go wywalić, a teraz nie będą mogli, ponieważ będzie miał hai. No, powiedzmy sobie szczerze, że nie jest na tyle ogarnięty, żeby po tej wskazówce szybko dojść do hai. Dokładnie. I myślę, że najlepszym wyjściem byłoby po prostu wyrzucić go jeszcze przed tym, czyli najwyższej możliwej radzie. Naprawdę nie widzę Kreta jako osoby, która powinna dotrzeć przynajmniej do połączenia. Jest to osoba, która powinna wylecieć szybciej. Kret zostaje wywalony, bo nie zasługuje na grę dalej. Zdecydujmy już o tym na początku. I to widać strasznie. I nawet nie widać, żeby on próbował cokolwiek robić. I to jest to, żeby go wywalić przed połączeniem, żeby nie został sędzią, bo to jest niedorzeczne. No, przed jego sędzia. Myślę, że dobrym wyjściem byłoby podłożenie wyzwania i wyeliminować Kreta jak najszybciej. I jeśli byście go wywalili na tej radzie dzisiaj, no to by nie miał hai jeszcze. Tak, i o to chodzi właśnie. Jak to zrobić? Do dzisiaj on na pewno jeszcze nie znajdzie tego immunitetu. Tak. Jestem przekonany święcie. Nie, podłożenie wyzwania to jest zaskok, wiesz, bo w sumie to też da nam napęd, ich osłabi, więc to jest idealny plan chyba. Jeśli się uda, to będzie naprawdę świetnie. Pom! Wskazówka do ukrytego immunitetu numer pierwszy. Zawsze gdy na wygnaniu się znajdziesz, karteczkę ze wskazówką dostaniesz. Kto to pisał? Gdy artefakt ukryty odnajdziesz, być może w grze dłużej pozostaniesz. W tym miejscu męczyć się nie musicie. Nie odszukacie tutaj niczego. Nie ma tu, mówiąc całkowicie wprost, immunitetu ukrytego. Ta wskazówka nie przybliżyła mnie ani o krok do ukrytego immunitetu. Wszyscy z tego plemienia chcą wywalić Kreta, a teraz jest idealna okazja, bo jeśli będzie miał hai, to tego nie zrobią. Mi się wydaje, że oni chcieli zawsze wywalić Greena. Nie. Green nic nie robi w sumie, a Kret wszystkich wkurzał od nich. Aha. Mamy naprawdę taki bardzo, bardzo zżyty sojusz, że naprawdę mówimy sobie to wszystko. Mam nadzieję, że Roy mnie nie okłamuje. Wiesz, jak ja byłem zaskoczony, jak Czemusz powiedział, że mogą poddać? Poddać zadanie? Poddać zadanie. Albo poddać, albo sabotować, wiesz, że specjalnie się nie starać. Bo wtedy mają jedyną możliwość wywalenia Kreta, bo im dłużej będą glekać, tym większa szansa, że miał... Tak. Dokładnie. Ale immunitet też jest tylko na raz. Też, ale no wiesz, wtedy odpadnie ktoś inny. No, Liwej ufam całkowicie, no nie ma opcji, że ona pójdzie za kimś innym. Tak. Jest sprawa taka, że wiem, że jesteś oddzielona na dwa, oko. Przeszkadza mi to, ale... bym chciał proponować sobie. Ale wiesz, bo teraz jest jeszcze taka sytuacja, że no to co wczoraj zrobiłeś było dobre i w sensie, no to naprawdę był fajny ruch, tylko że ja nie chciałabym sytuacji, że zrobię to jeszcze raz. Roy próbował się wytłumaczyć z tego, że zagłosował na Wistach w ten sposób, że to naprawdę Krzyś i Stach.
No słuchaj, podszedł do mnie. Byłem nastawiony ogólnie na Gunnera. Chciałem już... Liwej przekonywałem, zacząłem przekonywać. Szedłem do Gunnera, on do mnie podchodzi ze Stachem, mówi, że nie chce go wywalić. Aha. Tak było. Nie ufam ani Rojowi, ani Krzysiowi. Nie, naprawdę, tej dwójce nie można ufać. Tyle, ja się zgadzam na to, bo na razie tak jakby nikt nie chce ciebie wywalić. I to jest właśnie fajne, że tak jak byłeś na pierwszej radzie, później jeszcze przed wczorajszym zdaniem rozmawiałam, to byłeś na celowniku, ale to już nie jesteś. Więc o tym się informuję. Znaczy, no wiesz, no naprawdę, ja nie ogarnęcie, że teraz byłem do ciebie szczery cały czas. I też wczoraj wiem, że mieliśmy nie wywalać Wisak, ale no ja nie chciałem, naprawdę. Ja byłem za Gunnerem przecież od początku. Jak gadałem z Wisak, to byłem full procent, 100% przecież prawdy było. A potem poszedł do mnie Krzyś i zaczął mi całą taktykę dosłownie. Powiedz mi, co Krzysztofek mówi tobie? Jeszcze nie rozmawiałam z Krzysztofem. Nie? Bo wiesz, gadałem z Zerblaj i ona mi powiedziała, że była z nim na spacerze długim i on cały czas przekonywał ją na mnie. W sensie, że... Na ciebie? Tak, że... Czekaj, jak to było? Że jak on podszedł do mnie, to ja go namawiałem na ciebie, a nie on na mnie, na ciebie. W sensie, że ja go namawiałem, żeby cię wywalić. Kiedy to było odwrotnie zupełnie. I Elblaj chyba mu w to uwierzyła. Czekaj, nie rozumiem, że on powiedział Elblaj, tak? Że namawiałeś go na głos na mnie. Tak. Gadałem z Wistach, bo nie wiem co robić. Powiedziałem jej wszystko jak było. Też wątpię, że mi uwierzyła. Jezus, on naprawdę tak... Nie, tak. Ja nie wiem. I Elblaj w to wierzy. Znaczy, nie... Ja nie wierzę, że to się dzieje. Po prostu ja od... Co idę na ten z kolejną osobą na rozmowę, to słyszę inną wersję tego, co robi Krzyś. No to jest bezczelne już. Ja byłem przecież z tobą na Gunnera dokładnie i szedłem, a on do mnie, ej, głosujemy na Wistach, bo większość jest. No, co miałem zrobić? Przecież gdybym zagłosował wtedy na Gunnera, to byś odpadła, to bym mi nie zaufał już. Więc... się dzieje coś. Prawda, Wistach nie wie, co robić. Kompletnie. Ona jest zagubiona i ufa wszystkim wokół chyba zbyt... Ale no, jakby nie patrzeć, ma jakąś władzę w plemieniu, więc chyba lepiej się jej podlizywać niż ten. Robię herbatę, sobie, obecnie przyziemiony. W zasadzie herbatę robię, ponieważ jak siedzę w kuchni, to czuję się jak u siebie. Nie wiem, mam nadzieję, że nikt tego negatywnie nie odbiera. A mi zrobisz? Też cię zrobię. Ojej, ale ja chcę, wiesz jaką wtedy? Nie wiem. Podejście Green Dragona do gry jest takie, że Green Dragon ma strategię polegającą na robieniu nam herbaty. Mam też chcę czarną. Z cytryną? No. A jest cytryna? Jeszcze? Mamy całą miskę cytryn. O, to spodne jest cytryna. Chyba, że kemor zje. Po prostu lubię spędzać czas w kuchni, lubię jak jestem, to no czuję się tam jak pan domu wypada, żeby jak przychodzi gość, żeby go poczęstować. Green? Zrobisz mi herbatę? Strategia Green Dragona bardzo mi odpowiada, ponieważ dzięki niej zawsze mam herbatę. Nie muszę jej sobie robić, bo już nigdy nie chcę. To jest fajne. Dobrze. Dziękuję. Proszę, jaką sobie życzysz? No docniwa przyszła, poprosiła herbatę, no to czemu nie? Sobie i tak byłem w kuchni, mogłem nastawić herbatę, to... A jaką mogę wybrać? A każdą, która jest dostępna. Zwykła z cytryną, zielona z fusami nie polecam, czerwona z cytryną, czerwona z grapefruitem. Poproszę czerwoną z cytryną. Tylko nie wiem dlaczego, wie jaki mamy wybór, a i tak pyta, jak mogę jej zrobić. To było trochę takie dziwne, no ale cóż. I tak orientuję się w tej kuchni lepiej niż większość RR-owiczów, co gdzie jest. Nie, to się boję jeść rzeczy, które robi Green Dragon, on cały czas chce coś robić. Cały czas mówi, zrobię sernik, zacierki na mleku, położę święty pierogi i pizzę. Ale nie wiem, czy ja bym chciała to jeść. Schodzona? Tak. Wie? No to jest taka fajna uczynność. Czemu tak? Znaczy, mnie zastanawia... Kiedy Green Dragon jest w kuchni i robi sobie herbatę, to zawsze pyta kogoś, czy zrobić mu herbatę. Albo po prostu nawet jak siedzisz w tej kuchni i każdemu parzy tą herbatę i zapyta każdego, czy chce herbatę, jaką chce herbatę. Jaką ci sprawę to radość właśnie w robieniu herbaty? Bo ja zauważyłem, że zawsze robisz herbatę i sobie, i komuś. No to jest fajne. Tak, nie mama zawsze uczyła, jak robisz coś dla siebie, to zapytaj, czy ktoś jeszcze nie chce. No oczywiście, w sumie fajne. Green Dragon opowiedział, że mama go dobrze wychowała, dlatego wszystkim robi zawsze herbatę.
wspaniałe, że jest taki dobrze wychowany. Ja na przykład też tak mam, że komuś tam... Może nie tyle co usługuje, co staram się... Właśnie. Znaczy to jest pomoc, nie jestem tak, służbą, tak. Tylko sam z siebie coś robię. Jest to całkiem zabawne, z jednej strony jest, może to trochę wyglądać właśnie jakby próbował się każdemu przypodobać dzięki właśnie parzeniu herbaty i być takim uprzejmym. Chemusz stwierdził, że uważa, że to całkiem przyjemne, takie sympatyczne. Nie wydaje mi się, żeby kłamał, ale no, w sumie nie miałby po co. Ale różnie to może być. To jest strategia. Rusie, wszyscy mnie mocno rybają o coś, czego nie robię, to jest dokładnie dziwne trochę. Ja się podejrzewam tak krótko. Uważam, że gastronomiczna strategia Green Dragona nie ma szans na powodzenie, bo i tak poleci. A teraz zaprosimy Krecika, który wraca z wygnania. To jest miłe. Najpierw trzeba mi zwrócić immunitet, skerco. Dziękuję. Wiem, że nie chcecie oddać, ale musicie. Immunitet jest znów do zdobycia. Dzisiejsze wyzwanie będzie bardzo, bardzo proste. Dobierzecie się parami. Dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, albo chłopak i dziewczyna. Każda z par kolejno będzie dostawała 5 minut do umieszczenia piłeczki w koszu. Wyzwanie wygra ta drużyna, która jako pierwsza umieści dwie piłeczki w koszu. Niezależnie od tego, czy wrzuci je dokładnie ta sama para, czy dwie różne. Wyzwanie może potrwać bardzo krótko albo bardzo długo, w zależności od tego, czy będziecie skuteczni. Skerco, macie przewagę dwóch mężczyzn, dlatego dwóch musi usiąść w tym wyzwaniu. Ostatnio odpoczywał Urisn i Konoscent, dlatego teraz muszą wziąć udział. Kto to będzie? Krecik, Green Dragon, usiądźcie na ławce. Pozostali dostajecie kilka minut na ustalenie strategii i zaczynamy. Jak narzucamy, to wygramy serce! Dobrze, więc pierwsza para to facet i facet. Kto idzie od Skerco? Konoscent, Chemosz, podejście do kosza. Kto idzie od Stach i Royston? Zaczynamy. Robinsonowie gotowi? Tak. Start! To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Kosz jest bardzo, bardzo wąski. To może potrwać albo 5 minut, albo 5 godzin. Stach wyjątkowo blisko. Jest! Uwaga! Stach trafia dla plemienia Dakiesa. Stach może wrzucić obiekt. Wszyscy bardzo się starają. Chemosz trafił dla plemienia Skerca. Stach trafił dla Dakiesa. Dakiesa wygrywa immunitet. Zróbcie z tym! Jesteśmy strasznie zadowoleni, że nie pójdziemy na te rady plemienia. Jesteśmy zadowoleni z naszej drużyny, szczególnie ze Stacha, który był strzałem w dziesiątkę, by jako pierwszy pójść i rzucać piłeczką do celu. Nie wychodzimy, że żyjemy! Tak, było na szczęście i na umiejętności. Gdyby on miał umiejętności! Jeszcze Stach stał przy tym i w ogóle z tego chce. Mam stać i patrzeć, co zrobimy. Tak, Jesa, gratulacje. Pierwsze wasze zwycięstwo wyzwaniło immunitet. Tak. Chyba macie dobrą pasę. Przepraszam kogoś z was. Nie macie dzisiaj rady plemienia, jesteście bezpieczni. Skerco, niestety pierwsza wasza przegrana. Czeka was pierwsza eliminacja z waszego plemienia. Przygotujcie się do rady plemienia, bowiem ona będzie już wieczorem. Wracajcie do obozu. W
plany na dzisiejszą radę to tak naprawdę głos zbiorowy, że tak powiem. Ustaliliśmy 4 głosy na Grina, 3 na Grina. Plany na dzisiejszą radę są takie, aby podzielić głosy w stosunku 4-3-2. No. Czyli ty się zamówkujesz? My tak przekazujemy komisarzowi. Tak. Agata się na chwilę powinien być tym, że ona na Grina jest. Nie ma co pamiętać. 4 na Kreta, 3 na Grina i 2 są na Sanafie. Tak. Czyli wywalamy Kreta. Okej. Okay. I to jest tak, że ty, ja, Kon, Boże, Damian i Dosima głosujemy na Kreta, a Agata, Sanafia i Kon głosują na Grina. Trzeba będzie zagłosować z podzieleniem głosów. 4 na Kreta, 3 na Grina i Kret z Grinem pewnie na Sanapie. Czyli nawet jeżeli Kret by głosował na kogo innego, to nie ma znaczenia. Jeżeli użyłby Hai, odpadłby Green. Jeżeli nie użyłby Hai, odpada Kret. Jeżeli głosuje na Grina, to jest remis i tak głosujemy wtedy na Kret. Prosto. Dokładnie. Kret pojawił się na celowniku, ponieważ został, no raz, że został wysłany tam na wygnanie. I jest szansa, że może odnaleźć opcję immunitet, więc lepiej się go pozbyć, niż miałby wpaść w jakieś niepowołane ręce. A szad jakemuś ja i ten, Dosima, zagłosujemy na... Niby jakemuś Shadia i Damian mamy głosować na Kreta, a Dosima, Stanafia i Kon mają głosować na Grina. Plan jest taki, że będzie 4-3-2, 4 głosy na Krecika, 3 głosy na Green Dragona. W razie gdyby Krecik po tym pierwszym wygnaniu już znalazł immunitet i właśnie chciał się uratować, bo czułby się zagrożony. No i 2 głosy będą od Green Dragona i od Krecika na Sanafie. Nasze plemię jest na tyle zżyte, że nie sądzę, by ktoś się miał wyłamać z takiego doskonałego planu. Z nikim nie gadasz o tej, o strategii, jako przynajmniej nie ze mną, bo o tym nie wiem. Nie rozmawiam. Nie myślałem o tym aż do tej pory, naprawdę. No ja oczywiście taki wyalienowany prawie cały czas, więc poszedłem do Agaty zapytać się, co tam u nich, czyli na kogo głosować i żeby nie odpaść. A na kogo byś chciał głosować, żeby nie odpaść? Na Kreta? Nie, bo to nudne. Wszyscy będą wiedzieć, żebym głosował na Kreta. Orisna nawet lubię. Dziwne, bo go zwykle nie lubię. Jakoś się nie możemy dogadać. Shadię. Czemu Shadię? Bo Shadię z Kemoszem. Agata się spytała Grina, jaka jest według niego najodpowiedniejsza osoba. I on powiedział, że chyba Shadię. Właściwie ja też o tym myślałam. Co strasznie mocnym sojuszem. Też. Bo są nieduże sojusze, najlepiej rozbija się na początku. Bo potem się rozgadzają, już tak powiem, już nie będzie tak łatwo. A Shadię ma taki charakter, że dosyć łatwo może sobie kogoś przygruchać później. No. Szczególnie jeśli będzie z Kemoszem, bo wiadomo, że Kemosz jest dosyć dobry w wyzwaniach. No ja tak powiedziałam, że Shadię tak, może w ogóle przekonam wszystkich, żeby na nią głosowali. No i on chyba poznał, że kłamałam. Ogólnie co on powiedział się? To znaczy, Sanafia się spytała, czy ma inną opcję, a on powiedział, że ewentualnie Shadię, bo o nim myślał. Mhm. A co Sanafia? O, ja też o nim myślałam. I co sam zaczęła mówić argumenty. Swoją drogą jest fatalna w wymyślaniu argumentów do dodania głosu mimo wszystko. Boże, Sanafia. Promienie panuje może lekka palana, ja wśród niektórych, że powiedzmy jeden sojusz się dogada z Greenem i Kretem i zagłosuje na tamtego, albo że no właśnie na odwrót. Agata w naszym plemieniu jest takim bardzo dziwnym stworzeniem, że tak powiem. Ta mówi im, że to my chcemy się ich pozbyć, a Kacprowi powiedziała, że to on z Dosimą chcą się nas pozbyć. Agata próbuje, nie wiem, skłócić nasze sojusze, żeby przejąć kontrolę w plemieniu i myślała, że się jakoś tak o tym nie dowiemy i że będziemy schizować, a tak naprawdę ona ma
nie ma nic do powiedzenia. Ale Agata aż tak tutaj kręci? Kręci. Agata chce Zobacz, Agata chce dwie strony przeciwko sobie nastawić, żeby mieć później możliwość wybrania sobie sojuszu. No nam wiesz, że my cię nie chcemy, nikogo z was nie chcemy wywalić, ani... Ale no mnie też nie chcemy. Właśnie, się zapewniałem, bo... No to uwierz mi po prostu, Agata bo nie ma sensu paranoi, tworzyć paranoi w plemieniu, żebyś tak dobrze trzymamy. Jeżeli ona podchodzi do Konstanta i do Sim i mówi, że Shadia i Kemosz planowali głosowanie na nich, gdzie taka sytuacja nie miała miejsca i ewidentnie próbuje skłócić ze sobą dwa sojusze, do których są doczepiane kolejne elementy, no to przepraszam bardzo. Jak mamy pozostać cały czas z plemieniem takim mocno ze sobą zintegrowanym, skoro Agata ewidentnie dąży do tego, żeby tak wcale nie było? Nie sądzicie, że Agata strasznie działa na niekorzyść w kwestii klimatu w naszym plemieniu, że strasznie próbuje nas wszystkich pogodzić ze sobą? Z tego co Shadia mówiła, to Agata powiedziała im, że im, czyli Shadii i Kemoszowi, że my chcemy wywalić Shadię. A nam z kolei powiedziała, że Shadia chce wywalić Konoscenta. Mi się wydaje, że Agata, proszę bardzo, chce mieć dwa plemiona. Dwa sojusze. Wszystko tak. Chce podzielić plemię na pół. Mhm. I żeby mieć z oboma sojuszami. No, i w środku i sobie decydowała, z kim by właśnie je wyczyła. Po prostu wnioski są takie, że chce skłócić tak te dwa sojusze, żeby po prostu wyjść na swoje, tak, żeby być bezpieczną i żeby potem móc kontrolować sytuację w plemieniu. Ona myśli, że nawet trzy uderzy, my tego nie widzimy? No chyba tak. Chyba tak myśli. A wywalenie Agaty w tym momencie będzie cholernie przewidywalne. Snafie jest taki niepewny. Tak, Snafie się nie spodziewa w sumie. Tak? No, no sobie Snafie... większość z nas lubi Snafie nawet. Tak, wywalenie Snafie będzie takim pozbyciem się pionka Agaty, pozbyciem się jej plus jeden głosów. Na dzisiejszą radę planowaliśmy wyrzucić Snafie. Więc jesteśmy, mamy ustalenie? Nic się nie zmienia w tej kwestii, tak? Nie. Tak. Jesteś zgodny, jesteś Boże. Agata chce skłócić naszą planu. A ewidentnie Snafia ma szedł z Agatą w sojusz. Gdybyśmy Snafię wyrzucili, to Agatę byśmy oszukali w ten sposób, prawda? I to byłby najlepszy wybór, żeby wywalić Snafię. Agata myśli, żeby mnie wywalić i namawia do tego inne osoby, ale myślę, że raczej przynajmniej na tej radzie nie odpadnie. Ja nie chcę, żebyś odpadł. Ja też nie chcę, żebyś odpadła, naprawdę cię lubię. Jesteś taką sympatyczną dziewczyną, naprawdę. Dziękuję. Jestem pewien, że wszyscy, naprawdę, mówię ci to szczerze, z głębi serca wszystkich, co tutaj lubią. Do naszego plemienia. Dziękuję. Bo słyszałam, że miały być dwa głosy na mnie. Może tak, ale mówię, wszyscy cię lubią. Tak słyszałem i jestem pewien, że to jest prawda. Sam cię osobiście lubię, więc... Dziękuję. To tak na forum, jak ci widziałem, to taka jakaś wydałaś się bardziej wyniosła. Tutaj tak przyjechałaś, taka sympatyczna dziewczyna, z którą da się porozmawiać, da się pogać, naprawdę bardzo fajnie. No. Jak mi teraz miło. No boję się, to jest moja pierwsza rada w zasadzie. Według nich, ty i Agata macie głosować na Greena, tak? Aha. Cała reszta niby nie podobno i Agata mamy sojusz w ogóle. Tak. Co jest dziwne, bo... Tak, ale to jest tak dla pizzy. Każda osoba mi mówi co innego i mi mówi, że inna osoba mówi co innego. Jeszcze to jest tak... To jest trudne. Nie przejmuj się, naprawdę nie musisz nawet urwać tej zmartwiony, bo nie odpadniesz Snafia. Jedź to ręczę. Jego wiesz? Snafia. Ręczę ci to, naprawdę, możemy się ulić nawet z góry. O! No, nie odpadniesz. Przynieśliście ze sobą pochodnie, weźcie je i zapalcie. To część Rady Plemienia, bowiem ogień symbolizuje wasze życie w grze. Dopóki ogień płonie, jesteście w grze. Gdy ogień gaśnie, musicie odejść. Witam was, skarco, na waszej pierwszej Radzie Plemienia. Ostatnie dwa wyzwania zakończyły się dla was zwycięsko, no ale niestety musiała przyjść na was kolej. Jak do tego podchodzicie? Czy wasze morale podupadły, Urisi? Nie sądzę, by nasze morale podupadło, ponieważ wiemy, że kolejne wyzwania i tak wygramy. Nadal jesteśmy zgrani z jednym plemieniem, nie ma z tym żadnych problemów, więc na pewno wszystko będzie okej i nie przejmujemy się jakoś za nadto tą porażką. To Simo, czy wpływ na to, że przyszliście na Radę Plemienia miała trudność wyzwania? Czy przyczyna była zupełnie inna? Oczywiście, że nie miała na to wpływu jego trudność, tylko jego beznadziejność, ponieważ to wyzwanie nie było trudne
Tylko nie było na żadne umiejętności ani na zgranie plemienia, tylko i wyłącznie na szczęście. Green Dragon, co sądzisz o tym plemieniu? Czy jesteście zgrani, czy raczej jesteście zbiorem indywidualności? Uważam, że jesteśmy bardzo zgranym plemieniem. Nie sądziłem, że aż tak dobrze będziemy się dogadywać, szczególnie, że w życiu codziennym tak aż tak dobrze nam wszystkim nie jest. Jednak wydaje mi się, że cała ta atmosfera Robinsonów sprawiła, że zjednoczyliśmy się bardziej niż kiedykolwiek byśmy mogli w innej okoliczności. Kemosz, muszę wspomnieć o tobie, bo w pewnym sensie wskoczyłeś na pozycję lidera plemienia w wyzwaniach. Zwłaszcza w wyzwaniach związanym z jedzeniem. Powiedz, czy twoje umiejętności jedzenia bardzo pomagają temu plemieniu? Szczerze powiedziawszy, mam jakieś umiejętności i jestem sprawny fizycznie, mam dwie ręce, mam nogi też mam, krzywe, ale są. A co do umiejętności jedzenia, no to to jest inna sprawa, gdyż po prostu lubię jeść. No i sprawia mi to radość bardziej niż musiałbym, nie wiem, jeść na siłę. Dlatego chyba to, że jestem fanem jedzenia w każdej postaci, nawet cytryny, przyczyniło się do tego, że dałem sobie radę w wyzwaniu. Green Dragon, powiedz, w jaki sposób powodujesz, żeby plemię było zgrane? Ja powoduję, że plemię jest zgrane. Grotkerdzie, piłeś coś? A, herbatę. Co ja do tamtego dodałem? Arszenik? Trochę cyjanku? Może to tak działa? Ogólnikowo, nie wiem, nie czuję, żebym jakoś specjalnie sprawiał, że plemię jest zgrane. Wydaje mi się, że wszyscy na to działamy, pracujemy. Konoscent, czy herbata Green Dragona jest ważnym czynnikiem w waszym plemieniu? Myślę, że herbata Green Dragona jest nieodłącznym elementem naszego plemienia i całego tegorocznego RR. No ja chciałbym tylko dodać, że to jest wręcz cement naszego plemienia. Oprócz tego dzisiaj miało miejsce jeszcze bardzo ważne wydarzenie, mianowicie wygnanie. Krecik, opowiedz coś o tym. W jaki sposób wygnanie wpłynęło na to plemię? No, więc udało mi się pójść do Nymf Góry. Mogłem sobie mieć czas wolny dla siebie. Dzięki temu mogłem kilka spraw przemyśleć, znaleźć wstążeczki ładne i dobrze się bawić. W takim razie widać, że jesteście bardzo zgranym plemieniem, dlatego na pewno decyzja o czyjejś eliminacji będzie bardzo ciężka. Sanafia, powiedz mi, w jaki sposób udało wam się dojść do porozumienia i czy udało wam się w ogóle dojść do porozumienia? Czy dzisiejsza rada będzie blindsidem może? Ogólnie to planowanie było bardzo trudne, w związku z tym, że jesteśmy tacy zgrani i no, mam nadzieję, że ustaliliśmy mądrze. Agato, ostatnim razem odpadłaś z gry jako pierwsza na swojej pierwszej radzie plemienia. Powiedz, czy powoduje to u ciebie jakąkolwiek paranoję, czy jesteś super pewna siebie i dzisiaj na pewno nie lecę? Nie no, jak dla mnie to żadnej paranoi nie powoduje. Skądże? Wcale nie mam żadnej fobii przed odpadaniem jako pierwsza na swojej pierwszej radzie. Tak, tylko na luzik, tylko mi tak coś brzuch wypala od środka. Ale kto by się przejmował? W takim razie czas głosować. Zacznijmy może od Kemosza. Jeżeli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. Przeczytam głosy. Przypominam, że wynik głosowania jest ostateczny. Wybrana osoba musi opuścić Radę Plemienia. Pierwszy głos. Sanafia. Mamy jeden głos na Sanafię. Green. Mamy jeden głos na Sanafię, jeden głos na Greena. Green. Mamy dwa głosy na Greena, jeden głos na Sanafię.
Green. Są 3 głosy przeciwko Green Dragonowi i 1 głos na Sanafię. Sanafia. Mamy 3 głosy na Green Dragona, 2 głosy na Sanafię. Krecik. Mamy 3 głosy na Green Dragona, 2 głosy na Sanafię, 1 głos na Krecika. Krecik. Mamy 2 głosy na Krecika, 2 głosy na Sanafię, 3 głosy na Green Dragona. Krecik. Są 3 głosy na Krecika, 3 głosy na Green Dragona, 2 głosy na Sanafię. Pozostał 1 głos. Trzecią osobą wyeliminowaną z Robinsonów Sonata Bieszczacka jest... Krecik. Krecik, przynieś mi swoją pochodnię. Kreciku, taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Weźcie pochodnie i wracajcie do obozu. Dobranoc. Zostańcie, by zobaczyć fragmenty kolejnego odcinka. W następnym odcinku Robinsonów nasili się paranoja. Oba plemiona wyeliminują kogoś z gry. Przewagi w chwili obecnej w plemieniu nie masz? Nic, nie mam zamiaru być plus jeden do głosu. Już chciałem, że mu zaraz przepieprzę pięścią w nos. Kolejna czerwona koperta. W środku znajduje się bardzo znaczna przewaga. Oraz legendarna potrawa Green Dragona. No pan leczna to jest, to muszą być po prostu zacierki. Mąka, jajko... Według mnie jest to ciekawsze zagranie niż faktyczne wywalenie Sanafii. Nie mam żalu do nikogo. No, żeby mi nie było szkoda, tak? Ale życzę wszystkim szczęścia. Miałem nadzieję, że mimo wszystko uda się wyrzucić teraz Sanafię i dotrwać jakoś do połączenia plemion.